1 grudnia 1978 roku. Jesteśmy w Strzelcach koło Chrubiszowa na sejmiku turystycznym organizowanym z okazji 20-lecia oddziału akademickiego PTTK w Lublinie. Mam przygotowania do rozpoczęcia uroczystości. Przechodzimy dalej. Kolego Pimiocie, co wy powiecie na temat uroczystości? Przybiegną. Spokojnie, jednakoż hucznie do obchodzony. Tak jest. Mam nadzieję, rozstajemy się do następnego nagrania. Przechodzimy teraz do sypialni SKPB. Do wielu aktorów uczących się właśnie swoich ról. Ostatnio już poprawnych. Proszę pan doktor Ciński, co możecie powiedzieć na temat swoich przygotowań? Macie wąsy. Rekwizyty mam już wszystkie. Natomiast zastanawiam się jeszcze, jak zagrać swoją rolę. Jest trudna. Tak jest. A wy, kolego Elliot? Rola u mnie olbrzymia, ale pamięć słaba ostatnio. Więc uczę się i uczę. Przechodzimy do recepcji, gdzie właśnie zjadliśmy pierwsi goście. Ach, kot, skąd się tu wzięłaś? Ujechałam do siebie. Panią nie ma pamięta. Znamy jedno z wielu ustaw, które urzędnie pałacyku. Pan rodzi samotnego tu jednego z nich. O tej właśnie całej kapli kolegi Montysiewicza młodszego. Więc moim zdaniem do kapli powinny być łączniki w postaci pełnych butelek, które reprezentują te kaple oczywiście. Do większych ilości. Spore niedopatrzenie rzeczywiście. Ale można to w pewnym sensie nadrobić chyba. Witamy tu obecnego Jasia Toporowskiego. Może parę słów mikrofonu, bo ja bym tego życia. Dziękuję, nie mogę. Jestem przeziębiony. Miejmy nadzieję, że troszkę podkupujemy tutaj. Stajemy się do następnego programu. Zaglądamy znowu do pokoju SKPB. Pasu w dalszym ciągu próba. No. W krótkim internecie wracamy na dół. Pytam moich głównych bohaterów. Co pan sądzi, panie Rysiu, o mającej się odbyć premierę? Czuję ogromną tremę. Nie wypiję. Tremę nie zniknie. A pani, panno Lilko? Ja się bardzo sprawę. Jestem przerażona. Blasiusz? No. Życzymy sukcesu. Jesteście całym zepem z wami. Tymczasem w sali głównej trwają śpiewy choralne. To jest zaś część oficjalna. Zabiera kolegę Bonary. Jak powiedział poprzednio Rysie, chciałbym bardzo gorąco powitać wszystkich tak licznie przybyłych weteranów, wszystkich obecnych tutaj prezesów oddziałów akademickich, bo wydaje mi się, że grono bardziej liczny niż na piątkowym tym zebraniu. Przy głosie jest koleżanka Stubnicka. Tak dalej, i tak dalej. Mówi teraz był prezes APTT, Stefanek. Ja powiem, jak to takie święty nie było. A teraz odbierana jest przysięga przewodniczącego. Przyrzekamy przestrzegać naszą zasadę koleżeniu w sporach, gdzie na kolacji pomocy potrzebują. Przysięgać będą przewodniczący. Chciałbym brać obowiązków przewodnicza Wyspińskiego. Uroczyście ślubuję. Nieść bezinteresowną pomoc potrzebującym. Nieść bezinteresowną pomoc potrzebującym.
godnie reprezentować Polskę Ludową. Godnie reprezentować Polskę Ludową. Dość uroczysta kolacja. Asystujemy przy otwieraniu butelek. A nie mają w kuchni gorsza szoku? A kolacja już się rozpoczęła. Rozdaję szampany, niby dźwięk szkła, rozbić będzie piesiane. Gdyby choralne osiągają swoje apogeum. Będzie! Ladr będzie! Matko, tobie na rysę wróciłem. Zobacz mi na pociechę i nie radość swoją, ale ja teraz pójdę i zadaję. Dla mnie nie ma miejsca, nie ma pociechy pod dachem. Jak poszedł walc? Tańczyłem w tej chwili walca. Tak jest. Coś tańczyłem tradycyjnie. Tak jest. Rzekłbym całkiem nieźle. Tym bardziej, że w kolei średniej uczyłem się właśnie tego tańca tańczyć. No chyba, że tak. To jest pan na myk. Jak mi się tańczyło? Witam 15 figur, tak? No, no, no. Wszystkie 15, tak? No, bez wstady. Ale poszło. Dziękuję. Kolega Jankiewicz, proszę bardzo. Bardzo jestem zadowolony, że kolega Piotr Szutki śpi. To jest wielkie osiągnięcie. Kolego, gratuluję w tym razie. Dziękuję, panie kolego. Dziękuję. Zabawa chyba się powoli kończy. Śpiewy tracą na sile. Wszyscy dają się już na rozpoczynek.